Dzień dobry. W studiu są ze mną dziś Marek Lisiński i Mariusz Milewski, obaj z Fundacji Nie Lękajcie Się, która zrzesza ofiary pedofilii w Kościele katolickim. Jeszcze zanim weszliśmy do studia, doszło do takiej wymiany zdań między panem Markiem a rzecznikiem Episkopatu. Co mu pan powiedział? Nic, może nie do wymiany zdań, ponieważ wczoraj w programie usłyszałem, jak pan rzecznik powiedział coś takiego, że, bo pani Monika Olejnik, bo to było nie w programie, powiedziała, że ofiary, a on mówi to nie ofiary, tylko poszkodowani. Podszedłem do rzecznika i powiedziałem, że my jesteśmy ofiarami gwałtów i molestowania, a nie jakichś tam przestępstw pospolitych. Także, a to jest zasadnicza różnica, nie spłycajmy języka, naprawdę nas gwałcono, molestowano, na całe życie zrobiono nam krzywdę, a nie wypadek samochodowy. Wróciliście niedawno z Watykanu, gdzie spotykaliście się z papieżem Franciszkiem. Papież Franciszek ujął pana rękę i pocałował w nią. Co pan sądzi o tym geście? Co pan wtedy czuł? Co do uczuć, to mam naprawdę taki, to był roller coaster, że tak powiem, to naprawdę to jest nie do opisania. Zobaczyłem na tej twarzy, jak już powtarzam wielokrotnie, naprawdę zatroskanie, smutek, bo drżenie całego ciała, generalnie mimika twarzy, łzy. I zobaczyłem człowieka, który oddaje mi wyrazy wielkiego szacunku, powagi. I nie znaliśmy z własnych języków, ale to nie byłoby nawet potrzebne. Wiem, że ten gest to był głębokie przeprosiny. I naprawdę poczułem się bardzo, bardzo mocny po tym geście. Wyszedłem z audiencji bardzo mocnym człowiekiem, jeszcze bardziej. Zeszło ze mnie całkowicie poczucie winy, poczucie wstydu, które nosiłem przez prawie 40 lat. Czy to wam wystarcza, panie Mariuszu? Czy taki gest to jest to, na co czekaliście i czy zamyka sprawę? Jest to niewątpliwie gest bardzo, bardzo wymowny. Bo tak jak wszyscy państwo wiecie, episkopat nie chciał się z nami spotkać, a Ojciec Święty, głowa Kościoła można powiedzieć, zapracowany człowiek, znalazł ten czas. To niestety nie zamyka, to są tylko gesty, a my czekamy na konkrety, bo one dadzą nam poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim, a konkrety, no te konkrety wielokrotnie prosiłem księdza Andryjanika, z którym rozmawiałem w Watykanie, prosiłem o to, żeby episkopat z nami się spotkał i próbował rozwiązać ten wielki problem, jakim jest pedofilia w Kościele. Ale nie było do tej pory takiego spotkania z przedstawicielami Fundacji Episkopatu? Znaczy, ja słyszałem wypowiedzi tu pana rzecznika i powiem szczerze, że szkoda, że kawy wypiję, bo w tej chwili mam takie ciśnienie, ponieważ mówienie, że zaproszenie jest jakby aktualne, tylko dlaczego wcześniej, przez 5 lat, ja wręczałem listy osobiście prymasowi Polakowi z prośbą o spotkanie, byliśmy ignorowani. To powtarzam, co powiedział w 2013 arcybiskup Nycz, że z niebytem się nie rozmawia. Cytuję, tak powiedział. I jesteśmy do tej pory traktowani jako niebyt. To, że ma dojść do spotkań, to było wynikiem nacisków organizatorów synodu. I dopiero wtedy zaczęto się do nas odzywać, bo już jakby nie mieli wyjścia. Ale też w dziwny sposób, ja nie chcę się doszukiwać jakichś tam rzeczy, ale w dziwny sposób zaczęto nas przesuwać, bo już było uzgodnione terminy spotkania nagle, że jest tyle ofiar i tak dalej. A my jesteśmy bogaci o tygodniowe doświadczenia w Watykanie. Bo fundacja jest współzałożycielem międzynarodowej organizacji. Tam przyjechali przedstawiciele z ponad 20 krajów z całego świata, 5 kontynentów i powiedzieliśmy dość. Nie opowiadamy już nikomu własnej historii w Kościele. Dobrze, dopilnujmy tych faktów. Nie było do tej pory spotkania z episkopatem? Termin nie jest wyznaczony? Nie. Ja swego czasu, tak naprawdę od początku stycznia, mailowałem bardzo intensywnie z sekretarzem przewodniczącego Episkopatu Polski i były bardzo sprzeczne informacje. Sekretarz nie wiedział o spotkaniu, za chwilę dzwonił ksiądz kurii toruńskiej, zapraszał na spotkanie. Jak ja pisałem maila, że takie spotkanie ma być, sekretarz był bardzo zdziwiony. W końcu
podano nam ten termin 6-9. Ojciec Żak jeszcze. Ojciec Żak to już w ogóle inna historia, ale ten termin przed odwołano. Niestety przeniesiono na wiosnę, czy to na tą wiosnę, czy na przyszłą, nie wiemy. Jeżeli episkopat się nie chce z nami spotkać, nie chce rozmawiać, to jest jednoznacznie wiadome, po której stronie stoją. Po której? Ja myślę, że po stronie kłamstwa, nieprawdy, bo jeżeli chce się wyjaśnienia tych spraw, to są bardzo trudne sprawy. Moja sprawa bardzo dziwna. Sąd kościelny księdza uniewinnia, sąd państwowy księdza skazuje. Diecezja toruńska wydaje oświadczenie, na które odpowiemy, które jest, powiem szczerze, bardzo, bardzo niesprawiedliwe, bo zwykły człowiek może sprawdzić w internecie i ksiądz, który mnie molestował, był przenoszony i uczestniczył w różnych uroczystościach, to pokazała telewizja TVN, także to nie jest problem, żeby to sprawdzić. Kuria zaprzecza, więc mamy dwie strony. Coś jest nie tak, gdzieś nie ma komunikacji. Rzecznik opowiada naprawdę rzeczy, które ja mu kiedyś powiedziałem przy pierwszej rozmowie telefonicznej. Mówię, proszę księdza, to jest kolejny sztylet wbijany w serce ofiar. Ja chciałbym, żeby nam pomagano, a nie nas raniono po raz kolejny. Bo jeżeli Kościół ma być dla nas ostoją, tak jak rzecznik o tym mówi, że są wyjaśnione sprawy. Absolutnie. Na moim przykładzie ta sprawa nie była wyjaśniona. Zrobiono ze mnie człowieka najgorszego. Zaproszono świadków, którzy zeznawali przeciwko mnie w sposób skandaliczny. Ksiądz został uniewinniony, a rok później sąd państwowy księdza skazuje na 3 lata więzienia i 10 lat zakazu pracy z dziećmi. Ten wyrok do końca, do Sądu Najwyższego, nie zmienia się o jedną literkę, co jest bardzo istotne. Różni się gigantycznie. Mało tego, w procesie kościelnym ja nie miałem psychologa, ksiądz miał, więc już jest tutaj coś nie tak. I niech ksiądz Andryjanik nie mówi, że coś robią, bo nie robią nic. To jest stek kłamstw i bzdur. Chciałbym, żeby Kościół w końcu zrozumiał. My nie atakujemy Kościoła. My walczymy o sprawiedliwość i prosimy, wręcz błagamy o to, żeby nas wysłuchano. W Rzymie byliśmy, tak jak Marek mówił, na spotkaniach. Pani redaktor, ja byłem przerażony skalą molestowania na świecie. Ja słuchałem wielu ofiar i serce mnie do tej pory boli i pewnie ten ból zostanie do końca życia. Ten ból i starszych i młodszych, to jest przerażające. Tam powinien być przedstawiciel Kościoła i słuchać tych zgwałconych, poniżonych i zostawionych samych sobie. I tam powinna zacząć się tak naprawdę rozmowa. Nie w Watykanie, gdzie wszyscy spotykają się, niby słuchane są ofiary. Nie. Tam, w tym hotelu, gdzie my tak naprawdę w cieniu tego wszystkiego opowiadaliśmy o swoich sprawach, o sprawach sprzed wielu, wielu lat, co u niektórych, tam powinien być przedstawiciel Kościoła, przyszedł tylko kardynał z Niemiec, który wysłuchał jednej ofiary, poszedł. Ja mam jeszcze jedno pytanie do księży, do tych, którzy są odpowiedzialni za sprawę pedofilii w Kościele. Gdy jak staną przed Bogiem na sądzie ostatecznym i Bóg ich zapyta, co zrobiliście, aby ratować te dzieci, żeby one nie zostały zgwałcone. Ciekawe, co odpowiedzą. Niech sobie odpowiedzą na to pytanie w swoim sumieniu. Czy wy nadal zadajecie takie pytanie o to, co Bóg w tej sprawie? Czy wy nadal jesteście wierzącymi osobami? Ja nie. Ja dopowiem jeszcze tu w kwestii Mariusza wyroku, bo to jest bardzo istotne, że wyrok, który zapadł w sądzie biskupim, kończy się zdaniem w imię Pana, czyli w imię ich Boga, czyli Najwyższego, i uniewinnia sprawcę. A sąd karny, jak wspomniał Mariusz, skazuje go. Czyli to jest całkowicie inna rzecz. Ja słuchałem tu księdza Dejanika, że od 2001 roku wszystkie sprawy są zgłaszane do Watykanu. Prosimy o to, pokażcie nam dokumenty. My nie chcemy się boksować w mediach, co kto powiedział. Usiądźmy do rozmów, pokażcie, dlaczego ofiary, ja, Mariusz, nie mamy wglądu w akta swoje procesów kanonicznych. My nie wiemy, jak naprawdę te wyroki się kończą. Nam odpisują biskupi, że zapadło to tamto. Tak naprawdę nie wiemy, czy te dokumenty. Pokażcie nam. Jesteśmy stroną w tej sprawie.
a traktujecie nas jako właśnie ten niebyt, że my zgłaszając sprawę do sądu biskupiego, od momentu zgłoszenia Kościół twierdzi, że to jest już sprawa wewnątrz Kościoła, a to jest sprawa i nasza. Kiedy wy byliście w Watykanie, w Gdańsku obalony został posąg prałata Jankowskiego. Jakie to uczucia w was budziło? Ja powiem tylko jedno, to był protest obywatelski i nie mnie osądzać, czy to jest dobre, czy nie. Ja mam, ale to swój wewnętrzny i nie chcę o nim mówić, takim postrzeganiu tej sprawy. I ja widzę w ogóle, że społeczeństwo od 2018, od momentu, kiedy zrobiliśmy pierwszą akcję bucików, bardzo się zmienia, z czego jestem naprawdę bardzo dumny z polskiego społeczeństwa, że w końcu po tylu latach walki, ponad 5 lat, społeczeństwo staje po naszej stronie już tak dużo. No tak, ale potem ten sam pomnik, który, jak pan mówi, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, obywatele RP konkretnie obalają, inni obywatele stawiają znowu na cokole, jeszcze inni przynoszą kwiaty i mówią, że będą bronić prałata. Panie Mariuszu, co pan o tym sądzi? Jest to bardzo, bardzo trudna sytuacja, ale tak jak mówi się bardzo dużo w mediach o księdzu Jankowskim, o tym, co zrobił, myślę, że ci, którzy go znali, którzy z nim współpracowali, dobrze zdają sobie sprawę, co robił i jak robił. Jeżeli broni się pedofila, no to jest pewien problem społeczny, bo jeżeli faktycznie tak było, że ksiądz Jankowski molestował, to nie powinno stawiać się pomników osobom, które dopuszczały się tak strasznych czynów. No tak, powiedzmy, że w momencie, kiedy ten pomnik stawał, to jeszcze nie mówiło się głośno o tym, co robił ksiądz Jankowski. Do tej pory zresztą nie było żadnego procesu, bo przecież jest problem z tym, żeby wytaczać proces osobie nieżyjącej. Więc ten argument no, nie działa akurat tutaj. Bardziej mnie interesuje to stawianie, że w momencie, kiedy ofiary przemawiają i opowiadają o tym, jak ksiądz Jankowski molestował je, kiedy ludzie nagle sobie przypominają, że rzeczywiście o tym się mówiło, jakaś grupa osób stawia pomnik. I co to dla was ofiar oznacza? Znaczy, to uwłacza naszej godności po raz wtóry. No, wypowiem się, tak, okay, bo ja to noszę w sobie, mnie bardzo to nosi. Byłem przy pomniku Jankowskiego księdza podczas pierwszego protestu. Ja ufam pani z Australii, bo wiem, że takich rzeczy nie jest nie w stanie wymyśleć. Zgłosiły się do nas, do fundacji, 3 osoby, 3 mężczyzn, którzy dali świadectwa tego, co się dzieje. I powiem szczerze, że ten pomnik nie powinien w ogóle stanąć kiedykolwiek z racji tego, że spływają informacje, że osoby z życia publicznego wiedziały o tym. Już nie wspomnę o homoseksualizmie, różowych majteczkach czy czymkolwiek, ale to już nie mnie oceniać, kto z kim śpi, byle nie krzywdził dzieci. Teraz stawia się pomnik, mało tego, ksiądz, który odprawia mszę, nazwał nas pieniaczami. Ten ksiądz w ogóle z automatu powinien być pozbawiony, nie wiem, jakichś funkcji kapłańskich, że szef Solidarności nie wierzy ofiarom, bo nazwał to, ja podczas pierwszego protestu w Gdańsku słyszałem coś takiego, że były na tamte czasy ważniejsze rzeczy. No co może być ważniejsze od krzywdy, od gwałtu na dzieciach? Ja nie znam innych wartości. Rozumiem wolność, walka o wolność Polski i tak dalej, ale gwałt na dzieciach, krzywda jest najważniejsza. A tu słyszymy, że były rzeczy ważniejsze. Dla nas to jest uwłaczające, że ten pomnik powtórnie stanął. Nie wiem, co z nim będzie. Powinien stanąć na posesji kościoła, tam świętej Brygidy czy gdziekolwiek, żeby nie urągał. Ale takich pomników w Polsce padnie wiele, proszę mi nam wierzyć. Mamy świadectwa, które sprawdzamy, dzwonią do nas. No dziennie mamy około 12 zgłoszeń ofiar, które opowiadają o patronach szkół, którzy byli pedofilami, księża oczywiście. I niech Kościół nie umniejsza, nie rozmywa tego na sprawy społeczne, że pedofilia jest problemem społecznym. Jest. W istocie tak jest, ale problem w Kościele jest całkowicie inny od pedofilii w innych instytucjach. I ostatnie krótkie pytanie do pana. Za każdym razem, kiedy rozmawiamy z ofiarami księży pedofilów, to ofiary mówią, że chcą zadośćuczynienia, że to jest krzywda na całe życie, że to jest ból, który nigdy nie mija. Co byłoby teraz zadośćuczynieniem? Mówiono wielokrotnie, że Kościół nas przeprasza. Kościół mówił przepraszam, ale za przepraszam idzie przyznanie się do winy, czyli tuszowanie,
Niech biskupi też zrobią rachunek sumienia i przeczytają Pismo Święte, bo inaczej je interpretują. A za przyznaniem się do winy idzie też zadośćuczynienie. Nam pieniądze, nam ofiarom, pieniądze nie zwrócą tego, co zostało uszkodzone na całe życie. Bo nasza psychika jest uszkodzona na całe życie. My będziemy musieli przez całe życie korzystać z pomocy specjalistów. Jeżeli Kościół mówi, że my chcemy wyciągnąć od Kościoła pieniądze, to niech się zastanowi, co mówi. Bo to, co robi społeczeństwo i społeczeństwo mówi nie pedofili w Kościele, to tak naprawdę, jeżeli Kościół nie będzie starał się tej sprawy wyjaśnić, społeczeństwo może to zrobić. Mamy przykład piękny w Irlandii. Dramat Kościoła. Z 90% spada na 20. Jest dramat, puste kościoły. Biskupi nawet już nie biorą udziału w życiu publicznym, bo nikt ich nie słucha. Bo nie wysłuchali ofiar. Nie chcieli nam pomóc. Jeszcze może tak na krótko dopowiem odnośnie zadośćuczynień, skoro ksiądz Adrianik twierdzi, że to jest polskie prawo, że właśnie jest sprawa Poznania, Kasi ze Szczecina i tak dalej, to dlaczego my mamy ubiegać się w sądach cywilnych, w wieloletnich procesach o zadośćuczynienia, skoro Kościół powinien mieć to sumienie i wypłacać nam podczas właśnie rozmów, ustalenia faktów, sąd biskupi skazuje sprawcę, jest wypłata zadośćuczynienia, a jeszcze uwłacza nam się w różnych procesach, gdzie musimy słuchać oskarżeń na nasz temat. Bardzo dziękuję. Serdecznie Państwu też dziękuję. Polecam najnowszy numer Newsweeka. Wszystkie odcinki programu na wud.pl i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.